Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z gry Jack Smith. Tak moi drodzy, nieraz pisaliście mi o tej fajnej gierasie. Dzisiaj w końcu mam okazję ją nagrać. No to play. No i new game. Och, oczywiście Blue. O tak, kontynuujemy i mamy historyjkę. Poznajcie Jack Smitha, utalentowanego kowala i jego przyjaciela, owczarka podhalańskiego? Ojej, kurcze pieczone, nie mam za co zapłacić rachunków. O, a co to jest, jakiś zamek? Ciekawe, ciekawe. Aha, tam żyje jakaś szanowana rodzina, król i królowa. No tak, którzy przez wiele lat sobie fajnie rządzą, a to kto? Jakiś wizard, czyli czarodziej, który zakochał się, obsesyjnie się zakochał w córce tych państwa, króla i królowej. Och, użył wszystkich swoich mocy, żeby porwać biedną Lilianę, bo tak ma na imię księżniczka. O, została wyznaczona za niego nagroda. Musimy go odszukać i oddać w ręce króla i królowej. No tak, nasz kowal jest zdesperowany, niestety nie ma pieniążków, więc szybko pakuje swoją przewoźną kuźnię, no i postanawia uratować księżniczkę i oddać w ręce króla i królowej, rzecz jasna, wstrętnego czarodzieja. Okej, no i co? Oto nasz wóz i nasz przyjaciel. O, dzień dobry kowalu. Ojej, wiesz co, tam są takie straszne potwory po drodze. O, no tak, ta droga do wstrętnego czarodzieja na pewno nie będzie prosta. O, pierwsze zamówienie. O, jaki fajny koleś. Bardzo złowrogo wygląda. Och, musimy zrobić dla niego mieczyk. No dobra, no to rozpoczynamy w takim razie. Długi miecz. O, i mamy miecz. Proszę bardzo. O, tak, ruszamy miechem, żeby szybciej się podgrzewało. O, tak. I co dalej? Ciągniemy w dół. Powoli, nie za szybko, żeby się zbyt gwałtownie nie wylało. I co? Jest uformowany. Teraz młotem kowalskim należy go odpowiednio przyformować. O tak. Formujemy nasz przepiękny, cudowny mieczyk. O, jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. I jeszcze raz. Przepiękny mieczyk, niech żyje nam. I co? Juhu! Cudownie! Doskonale! I góra. Kapturek. Klas! Świetnie! Bardzo ładnie. Finish! Podoba ci się? Pewnie, że mu się spodobał nasz wspaniały mieczyk. Jest kolejny klient. Dzień dobry, panie świniaku. Ten też chce miecz. No dobra. Jeszcze raz. Dodajemy miedzi. Proszę bardzo. O, i mamy wskazówki i informacje. Ojej, ale podgrzałam. Powoli. Kogel mogel nasz się wlewa. O, tak. I powstał znowu długi mieczyk. No dobra, rozpoczynamy w takim razie formowanie. Good. O, coś tam pisze. Pod tym napisem, pod tą wskazówką, ale great. Doskonale, rewelacyjnie. I co? I znowu to samo. Ciach. Perfekcyjnie. I ciach, rewelacja. I zwieńczenie. Ciach, awesome. Finish. I co? Pięknie, dużo lepiej niż poprzednio, a więc dochodzę do wprawy. Kolejny pan świniak, dzień dobry. Znowu miecz? Ojeju. No dobra, długi miecz i znowu to samo. Na razie to jest samouczek, więc dlatego chyba w kółko robimy to samo. No dobra, i co? Szybciej, ogienku. Gotowy nasz kogel mogel? O, tak, mniam pyszne żółteczko. I co? Uformował się mieczek. No to znowu nasz młot kowalski. Good, great. Świetnie, jeszcze dwa. Ciach. I co? Dobra. Ciach. Rękojeść już prawie skończona. Świetnie, nieźle. Not too bad. O, jest. O nie, trochę gorzej, 75%. No cóż, i co?
Zdobyliśmy bonus! 39 takich zielonych kryształków, które tutaj są monetą. A to co? Walka? Będzie zaraz walka. O, i walczymy z wrogami, zobaczymy. Przetestujemy naszą broń, którą właśnie stworzyliśmy dla naszych wspaniałych świniaków, przyjaciół. O, chyba nie jest źle. Wywala pieniążki i rudę. A właściwie nie pieniążki, tylko właśnie klejnoty. Te przepiękne szafiry. Szafiry? Przepraszam, to są szmaragdy. Nie, nie szmaragdy. Jak to się nazywa? O tak, cudownie, cudownie. Dalej, dalej. Och, tak, to są szmaragdy, zdaje się. Zielone. O tak, tak jak imię Esmeralda. Jest! I zbieramy, zabić się nie damy i mamy przepiękny, cudowny skarb. I jakiś nowy typ rudy, bardzo się cieszę. Cudownie. O, będziemy mieć drugi level as? Bardzo bym chciała, moi drodzy. Jest, udało się, pewnie, że tak. O, to udało nam się znaleźć. Czyż to nie cudowne? No pewnie, że tak. Idziemy dalej, kontynuujemy. I co? Nowy typ broni, prosty łuk. Będziemy tworzyć łuki, ale fajnie. Brawo, bravissimo, Blue Jane. Jesteśmy już coraz bliżej księżniczki. Och, tak, uratujemy cię, moja droga. Patrz, tam jest taki potwór. I taki, i taki, i taki. I wszyscy mają zęby. Wstrętne kły. Patrzcie, co to jest. O, mamy jakieś schematy. Schematy. Och. No tak, żelazny prosty łuk jeszcze jest nam potrzebny. Świetnie. Zaznaczamy sobie, że to byśmy chcieli wykonać. Bardzo ładnie. Pan chce łuk. Dobra, już się robi. Zaraz będzie łuk. O, żelazny. O nie! O nie, nie możemy zrobić żelaznego, bo nie mamy wystarczającej ilości rudy. Możemy tylko zrobić z brązu póki co. No cóż, trudno. Bek. Ktoś przyszedł nowy? O, jest pan. Dzień dobry. Aha, to chcesz, dobra. Zaraz ci zrobimy odpowiedni mieczyk. O, wszystko takie drogie. Ciach, 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 ciach. Bek. O, to już wylewamy. No, no, no. O, jest. Świetnie. Nasz kogel mogel już jest gotowy. Ale kogel mogel to chyba na ciepło się nie spożywa. Z tego, co mi wiadomo. O, tutaj też już jest gotowe. Zaraz będzie cudowny mieczyk. O. I co? Świetnie. Formujemy, formujemy. Przepiękny, przecudowny. Great, great, great. Good, 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 good. Świetnie. O. Bardzo ładnie. O, mamy nowe, patrzcie! Nowe elementy! Ale na razie nie będę ich używać, ponieważ potem na pewno się przyda, żeby zrobić odpowiedni schemat. O tak, bo zdobywamy też schematy w czasie walki z wrogami. A jakże? I co, podoba ci się, kolego? Tak w sumie to mogłabym się pośpieszyć. O, ponieważ za to dostajemy potem klejnoty bonusowe. O, za bardzo. Troszkę mniej. Do góry. No, może być. Nie jest tak źle. Ciach. Bardzo ładnie. O, i mamy grot. I piórko. Ciach. I co? Finish. Brawo, bravissimo. Tak, bardzo ładnie. Dzień dobry. Kolejny łuk. Och. Teraz trenujemy robienie łuków. Niestety miedzianych, póki co. I ciach, i ciach, i ciach. I więcej, i więcej, i więcej. Ciepełka. O, i nalewamy, nalewamy nasze żółteczko przepyszne. O nie, widzieliście, co się stało? Za bardzo przechyliłam. A, nie wygląda tak źle. Nawet przez to, że troszkę przechyliłam za bardzo. O, nawet prosto wyszedł. Ciach. I znowu mamy strzałę. Świetnie, good. I co powiesz, kolego? Bardzo dobrze! Bardzo ładnie, no strzała nie jest jakaś super doskonała, ale reszta roboty jak najbardziej. I mamy 36! Pięknie! Trochę muszę popracować nad czasem. O, i znowu walka, moi drodzy, walka, walka. No dalej, o, jedna ruda. Na razie wypadła. O, i wóz za nami cały czas podąża. O, świetnie. Dacie radę, koledzy. Znowu mamy tą cudowną rudę. No tak, czarną. O, zaraz sobie zrobimy ten wspaniały. Co to było? Chyba łuk.
Żelazny! Będziemy mieć wystarczającą ilość rudy żelaza? Byłoby super! I achievementas, jak fajnie! Teraz już na pewno będziemy mieć odpowiednią ilość. Miejmy nadzieję, że tak, moi drodzy. O, wstrętny wąż, ja ci dam! Wynocha! Nie masz z nami żadnych szans! O, patrzcie, kolejne achievementas, jak ich dużo! O, i ostatni. Taki pajączek. Trochę wyrośnięty. O nie, jeden już uciekł. No dalej, koledzy! Tam czeka skrzynia ze złotem. No nie, uciekli. Wzięli nogi za pas, moi drodzy. Och, jak mi przykro. Będzie chociaż trzeci levelas? Bardzo proszę. Jest! Udało się, moi kochani! Jest trzeci levelas i udało mi się zdobyć to i owo, ale nie mam żadnego schematu, niestety. Och, przegrałam walkę, ale patrzcie! Jest! Będziemy mogli kule armatnie na naszych wrogów spuszczać, haha! A właściwie wypuszczać. No dobra, może uda mi się w końcu zrobić ten łuk ze schematu. No i co? Ojej! Co to, jakaś rosiczka? Błotne potwory, ojej! Dzień dobry. A kim pan jest? O, hello there! Zdaje się, że on będzie sklepikarzem. Dzień dobry. Możemy kupić i to, i tamto. Świetnie. Ale na razie opuścimy sobie sklepik i rozpoczniemy. Ojej, fajnie. No nareszcie łuk. Proszę bardzo. Z żelaza, rzecz jasna. Zaraz będę robić schemat. O! I dalej, szybciej. Patrzcie, im droższa ruda, tym dłużej się ją niestety topi. O, jest kolejny klient, ale trudno już. Teraz jesteśmy skupieni na wyrabianiu, rzecz jasna, naszego wspaniałego kolekcjonerskiego łuku. Ze schematu. Rozciągamy boczki. Ojej, wyszedł idealnie. Patrzcie tylko. O, musi wyjść cudny. Proszę bardzo. Nie jest tak źle. I co? Good. Jest! Epicka broń, moi drodzy! Udało się! Coś cudownego! Jakież to kochane! Moi drodzy! Także jak widzicie, gierka naprawdę fajna. Serdecznie wam ją polecam i zapraszam do kolejnego odcinka z tej gierasy. Rzecz jasna. A tymczasem żegna się już z wami Blue Jane. Cześć!